Wiele osób kojarzy cię z internetu i twórcy internetowi mówią, że to internet, to sieć jest tą naszą przyszłością wszystkich, tak. I że my nie chcemy właściwie telewizji, a twoja droga jest trochę inna. Znaczy, szczerze, i tak uważam i nie. Jakby wiem, że internet ma ogromną moc i ja kocham tworzyć... na własnych zasadach też. Właśnie to jest najważniejsze, że to, co ja tworzę w internecie, to jestem ja, a to, co robimy w telewizji, no nie oszukujmy się, to wszystko jest jednak też w jakimś części reżyserowane, są scenariusze, ja wszędzie też jestem tam sobą, ale jednak muszę się dostosować do pewnych ram, do tego, co chcemy osiągnąć jakby danym programem czy daną galą, więc to wszystko nie są stricte moje słowa. A ja jednak lubię wszystko robić po swojemu, więc cieszę się, że ten internet jest i cieszę się, że w internecie ten kontakt jest dwukierunkowy. A wracając do Farmy, czy ciebie też dosięgły emocje całego tego programu, to, że uczestnicy odpadali? My tak naprawdę z Marceliną nie mogłyśmy za bardzo poznać się z tymi ludźmi. My tam przychodziłyśmy na konkretne zadania i wychodziłyśmy, więc trochę nam brakowało tego, że nie możemy się z nimi zaprzyjaźnić, a z drugiej strony fajnie też mieć taką barierę między nami, bo wtedy oni czują większy respekt i troszeczkę bardziej się nas słuchają, kiedy jesteśmy mniej dostępne dla nich. Bo wiadomo, jak się już ktoś staje swoją kumpelą, to jak ja mu powiem, chwytasz widły, to on sama sobie weź te widły. To tak jak w pracy. Wiesz, dokładnie, dokładnie. Niektórych oczywiście polubiłyśmy bardziej, innych mniej, co jest bardzo naturalne, ale byłyśmy neutralne dla wszystkich, nie pokazywałyśmy tego naszym uczestnikom. I no, jak niektórzy odpadali, to byśmy wściekłe, byśmy po prostu złe. Jak ktoś, niektórzy jak odpadli, to mówiliśmy, dobrze, już ta osoba nie była tu potrzebna, tylko po prostu mąciła. A no, względem niektórych, no było nam przykro, że nie przeszli dalej. Marcelina nawet potrafiła uronić łezkę, ale Marcelina jest dużo bardziej emocjonalna. A ja jednak twardo do tego podchodziłam, mówię, dobra, to są zadania, to jest konkurs, takie jest życie. No dobrze, w takim razie czekamy, 17 stycznia ruszamy z programem Farma, zostańcie z nami. Koniecznie, od poniedziałku do piątku o godzinie 20, nie możecie, musicie być na bieżąco, bo jak nie obejrzycie jednego odcinka, to już nic nie będziecie wiedzieć, bo tam się tyle dzieje. No i to perfekcyjna prowadząca właśnie, wszystko powiedziała, dzięki. Dziękuję bardzo, dzięki.